Znajdujemy się na stadionie miejskim, obserwujemy turniej, trzeci memoriał imienia Tadeusza Dołęgi. Roczniki, które przyjechały do nas, to są roczniki dzieci z roczników 2014, 13 oraz 10, 11. Są to zespoły skąd? Ogólnie zespoły tutaj z naszego okręgu bialskiego, ale też mamy drużyny z Siemiatycz. Tak, no to chyba Siemiatycze przyjechały takie najdalej. Jeszcze, no bo to najdalej, tak dokładnie. No i teraz znowu, wakacje się kończą, dla chłopaków to ostatni tego typu sprawdzian przed szkołą. Czy oni żyją tą ligą i w ogóle turniejami i grą? Liga już ogólnie się zaczęła, dlatego to zrobić logistycznie turniej w wakacje to jest naprawdę wyczyn. Tu trzeba było poświęcić bardzo dużo czasu, do każdego dzwonić, naprawdę telefonów, obdzwoniłem drużyn. To chyba tylko wiem ja, ile to było. Co w otoczce? Widzę, że są puchary. Kto wsparł organizację? Tak, mamy tutaj wsparcie od radnych Międzyrzeca Podlaskiego. Bardzo dużo osób się zgłosiło. Mamy tutaj właściciela firmy Transice, Kamila Cioka. Tak jak powiedziałem, radnych, radnego Konrada Karwowskiego. Mamy też pana Chomiuka, pana Jarosza, panią Szczęśniak. Panią Trochimiak. Zapraszamy z góry tych, których nie wymienimy, dokładnie, ale to z pamięci. Jest mnóstwo osób. Pan Jung też wsparł. Plus mamy prezesa UKS Trójka Marcina Śliwe, który też zasponsorował puchary. No i też trzeba przyznać, też trzeba pamiętać o Bialskim Związku Piłki Nożnej w postaci Michała Tusza, który też nam pomógł, ufundował kilka nagród i pucharów, więc jestem mega wdzięczny wszystkim, którzy przyczynili się do tego, że tak bogato może być w Międzyrzecu i tak fajnie. Ile meczy za nami? Jak na razie wygląda występ Huraganu, gospodarzy? Huragan na razie na plus, jeden remis, jedna wygrana. Meczów mamy za sobą już chyba ze 3 kolejki rozegrane, plus grupy młodsze też pewnie mają też, myślę, że też koło 3 kolejek rozegranych, więc do przodu posuwamy się. No to skoro jesteśmy przy tym temacie, młodzi mieszkańcy Międzyrzeca Podlaskiego garną się do sportu? Jest nabór do Huraganu? Tak, ja jeżeli chodzi o nasze grupy, które prowadzimy tu w Huraganie, czyli roczniki 2014, trener Artur Moczulski i młodszych, ja mam rocznik 2010 i 2011, nie narzekamy na frekwencję. Coraz więcej, coraz chętniej przychodzą. Mamy sporą liczbę dzieciaków. Nie dyskryminujecie, dziewczyny są też obecne. Tak, zapraszamy, ale tak się złożyło, że w tych rocznikach, które prowadzimy, nie pojawiła się żadna dziewczyna. Puchary, widzę ich tam, cały rząd stoi. Komu będą wręczane? Najlepszy piłkarz, strzelec, zespół, jak to wygląda? Tutaj jest w każdej kategorii wiekowej. W każdej kategorii wiekowej będzie wybierany najlepszy zawodnik, bramkarz, strzelec, obrońca, plus trenerzy wybiorą najlepszego zawodnika drużyny. Drużyny, każda drużyna za udział dostanie pamiątkowy puchar właśnie od tych darczyńców wszystkich. Plus będą jakieś delikatne nagrody pamiątkowe właśnie ufundowane przez Bialski Związek Piłki Nożnej typu gadżety reprezentacji Polski.